Film, muszę powiedzieć, robi wrażenie. Już tutaj pierwszego dnia go obejrzeliśmy. To jest świetne kino wojenne. Dawno takiego filmu nie oglądaliśmy. Pan wie, ma pan świadomość, że kto w tym filmie zagrał? Znaczy, zawsze jak podejmuję jakąś nową pracę, mam nadzieję, że ten film będzie dobry, ale to tak naprawdę, czy jest dobry, to zawsze zostawiam widzowi do oceny. Nie to, że ja teraz powiem, że zagrałem w dobrym filmie, bo tak uważam. Znaczy, a uważam przede wszystkim, że to jest dobre kino, ja to zawsze nazywam antywojenne, bo każdy film wojenny dla mnie jest filmem antywojennym. No, trochę nasz film trochę się z tego nurtu wojennego kina wypisuje, choćby tym, że nie mamy jakichś spektakularnych wojennych akcji, bitew, wybuchów, tego, co się z kinem wojennym kojarzy. Nasz film jest tak naprawdę skupiony wokół człowieka, wokół umierania. Jeszcze reżyser Jacek Bławut dał taki dodatkowy jeszcze sznyt, czyli chciał uczynić okręt wojenny, okręt podwodny, również bohaterem. I myślę, że razem z Jolą Dyleską udało im się to zrobić, ponieważ no, w poszyciu poukrywali tyle kamer, żeby móc właśnie patrzeć okiem orła, jak on to nazwał. Orzeł patrzy na widza, orzeł patrzy na zamkniętych w tej ciasnej puszce zamkniętych żołnierzy i on trochę tę historię opowiada. No. Co pan wiedział przed rozpoczęciem zdjęć o historii orła? Znaczy, na samym początku no to znałem takie rzeczy, które były podstawowymi albo może, no może trochę rozbudowanymi rzeczami z historii. Historię na maturze zdawałem, więc tyle, że był okręt podwodny RP Orzeł, że zatonął, nie wiadomo w jakich okolicznościach, że jest kilka hipotez. No i tak naprawdę to, czego w filmie nie ma, czyli bo nasz film opowiada ostatni patrol, ale to, co było najbardziej spektakularne w historii Orła, czyli ta ucieczka Stalina, no, o niej trochę wspominamy już w samym scenariuszu, natomiast to nie jest o tym film. Film jest o ostatnim patrolu, który po prostu się kończy. Mój bohater to jest pierwszy oficer mechanik tego okrętu, Florian Roszak. To jest postać, wiadomo, historyczna, tak jak wszyscy bohaterowie, którzy są w filmie. Ja dla własnej potrzeby z Jackiem ustaliliśmy sobie, że to jest taka najważniejsza postać na okręcie. Wiadomo, że jest kapitan Grudziński, który dowodzi całą jednostką, natomiast często się mówi nawet w wojsku, że no bez mechanika pierwszego to ten okręt nie popłynie. To po prostu ja stoję na pieczy diesli, czyli takiego serca okrętu, który rusza tą wielką maszyną. Warunki były bardzo trudne, ponieważ było bardzo ciepło, upalnie, pamiętam tamtego lata. Byliśmy zamknięci w puszce, która była tak naprawdę odwzorowaną no, wieloma częściami okrętu, odwzorowanymi 1:1, postawionymi na takich siłownikach, które pozwalały ruszać tym naturalnie. Pamiętam, że miałem wełnianą czapkę i wełniany sweter, więc to ciepło było jeszcze bardziej dojmujące. Plus ścisk ludzi, bo na takiej jednostce, no jednak na mostku wiele osób, a przestrzeń mała. No i tutaj trochę chciałem nawiązać do Gdyni samej w sobie, bo są podania, relacje z mieszkańców nawet Gdyni w książce o Orle, w której opowiada się o tym właśnie, że jak okręt wpływał do portu, to wszyscy o tym wiedzieli, taki był zapach. Ponieważ dopiero wtedy wietrzono cały okręt, otwierano wszystkie śluzy, wszystkie włazy, żeby ten tlen, a jednocześnie smród, tak to nazwijmy, wywietrzyć. I my ten smród, chcąc nie chcąc, uzyskaliśmy, siedząc w tym ciasnym pomieszczeniu, w tym upale i w tych grubych, jednak ciepłych ciuchach. Dało nam to dużo i myślę, że to był też zabieg celowy Jacka, przypomnijmy, też uznanego dokumentalisty. Jeśli chcecie zobaczyć coś, czego w polskim kinie na pewno nie było, coś, co opowiada o wojnie trochę w innym aspekcie, no i coś, co tak naprawdę bardzo dotkliwie dotyka tematu wojny, a tak naprawdę tematu umierania marzeń i umierania no, młodych chłopaków, to tak, to tam wszystko to będzie w tym filmie. No.
wszystkim jest to fantastyczne widowiskowe kino, mimo wszystko. Także... No, pomimo tego, że nie mamy spektakularnych, jak ja to nazywam, jakichś takich pirotechnicznych popisów, to rzeczywiście no, jest to kino spektakularne. Mamy tam rzeczy, które również warto zobaczyć. Pożary, zatopienia. Kino wojenne niespecjalnie nam się po wojnie udawało. Zresztą Orzeł sam był już wcześniej filmowany w latach 50. chyba z Wieńczysławem Glińskim w roli głównej. Ale wydaje mi się, że ten film odczarowuje te złe pasce i... No też liczymy na to, że trochę inne spojrzenie. Tam bardzo właśnie nam zależało na tym, że zresztą Jackowi głównie na samym początku, żeby nas podpatrywać, żebyśmy tak naprawdę byli mocno, jak tak nazwać, zainstalowani w tym okręcie jako żołnierze, żebyśmy tam nic nie grali, nic nie kombinowali, tylko właśnie byli. I to będziemy podpatrywać, to jak jesteśmy. Stąd dużo też takich scen, które staraliśmy się gdzieś uzyskać, takich scen dla oderżenia klimatu, że oni gdzieś tam żyją, że mają swoje życia, że mają swoje marzenia, że gotują, wspólnie śpiewają, a później wspólnie umierają. Czy kawałek serca jeszcze został na Pomorzu, czy już całkiem? Nie, to serce jest bardzo obszerne i nigdy Pomorze nie wyjdzie z mojego serca. Nie wiem, czy kiedyś tu nie wrócę, przecież to wszystko może się wydarzyć. Tu się wychowałem, tutaj odebrałem tak naprawdę pierwsze kroki takie, znaczy pierwsze nauki, jak te kroki stawiać, więc tutaj jest zawsze moje serce. A to, że mamy też to serce obszerne, no to teraz znajduje się później przez jakiś czas życia, znajdowało się w Krakowie, kiedy intensywnie studiowałem, gdzie poznałem moją teraz współczesną już żonę, to gdzie poznałem moich przyjaciół, z którymi cały czas się trzymam. No i teraz się przeniosło do Warszawy, gdzie urodziła się moja córka. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pięknie.